Jesteśmy w Lida di Ostia. Szalony reporter będzie dla Was relacjonował całe wydarzenie, jakie tutaj będzie miało miejsce. Zanurzamy się, fale są coraz piękniejsze, a woda coraz cieplejsza. Ludzi coraz mniej, nie ma kolejek, spodnie coraz mokre, buty w ręku. Po prostu idziemy do przodu, idziemy wytrwale. Co tu się dzieje? Pięknie zanurzyła woda, aż runęło po prostu po nogach, a ja cały czas idę, idę. O, nogi mi się zapadają, chyba już było z pół metra, ale dalej idę. Pięknie to wraca, pięknie, pięknie. Nie ma to jak pływać w morzu. Oczywiście pływałem wcześniej, bo teraz już po prostu musiałem troszeczkę się wysuszyć. Ale fale cały czas napierają, napierają, napierają. Tam widać, dzieci surfują na deskach. Piękne fale. Nie wiem, chyba trzy w skali Beauforta, ale po prostu niektórym się naprawdę pięknie udaje. Szalony reporter dla Was robi po prostu tutaj ten mały reportaż z Lido di Ostia. Bum, wakacje w Rzymie. Oczywiście tutaj w kierunku plaży. Plaża tutaj jest niestety bezpłatna w odległości 300 metrów w prawo, 300 metrów w lewo. A te leżaczki, co tutaj widać, bo w dali to są leżaki płatne po 9 euro na cały dzień. Więc jak kogoś stać, to proszę Cię bardzo, a jak kogoś nie stać, to po prostu musi chodzić w buta. O, jak pięknie teraz walnęło po nogach. Tak, kręcimy się, kręcimy się. Tam jest to słynne morze, którego myślałem, że nie trafię, ale jednak mi się udało. O kurczę, zapadłem się prawie po pas. A teraz fala, spodenki całe już mokre, mimo że już wyschły, ale znowu są mokre. Od dali widzimy chłopców, którzy kopią, nie wiem co tam szukają, ale kopią, cały czas kopią. Jeden biegnie, wykopał piłkę w morze, ktoś im podał, nie musiał się ponownie zamoczyć. Nie wiem, temperatura chyba spada już do 25, to po prostu są zetki na kierunku. Komu widzę jakiś o, piłka to pełne morze, dziewczyny odrzucą, tak jest. O, wow, 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 wow. Chciałoby jakąś muszelkę znaleźć. Mam kilka. Dam komuś trzeba. O, 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 wszystko mokre po kolana. Nawet tutaj widać, że o, wszystko umoczone, kocie łapy w wodzie. Ajajajajajajaj. Oddali mewa drybuje. Nie wiem, może jakaś mamy fejsze trafi, albo zamykamy się, żeby sobie mogła odpocząć. Tak, kadła, żeby się odpocząć. Ja też zaraz sobie siądę i wysuszę kocie łapy. Założę skarpety i pójdę po prostu siną na nocy. Mam jeden market, zakup małej czapeczki z napisem Roma. Tylko mam zabawa się kończy. Żegnajcie. Może odbi Was. Żegnam. Arrivederci, Lido di Ostia.